Szanowni, dzień dobry. W czasie naszej ostatniej lekcji rozważaliśmy różnicę między długością, polem powierzchni i objętością. No i o tym będzie ten film. I będzie też o tym, bo o tym żeśmy także rozmawiali, w jaki sposób te trzy różne wielkości zmieniają się, jak zmieniamy rozmiar, coś co się potocznie nazywa rozmiarem linii rysunku na kartce i trójwymiarowej bryły. No i służyły temu takie namalowane na papierze milimetrowym o takie wzory. Każdy taki wzór składał się z linii. Jedna miała długość 1 cm, druga 2, trzecia 3. No i potem były dwa kwadraty, jeden taki 1 cm na 1 cm, drugi rodzaj kwadratów 2 cm na 2 cm i trzeci 3 cm na 3 cm. No i mieliśmy takie płyteczki, które i kostki. No i układaliśmy te płytki, kostki z płytek, układaliśmy pokrycie tych jednych kwadratów, no a z kostek budowaliśmy sześciany o długości krawędzi 1, 2 albo 3. No, ponieważ kostka i płytka miała krawędź 1, to w tym przypadku to wychodziła tu jedna płytka i jedna kostka. No ale tu już na pokrycie tego kwadratu 2 na 2 potrzebne były 4 kostki, 4 płytki, a żeby zbudować sześcian 2 na 2 na 2 potrzebne było 8 kostek. No i tu jak był ten kwadrat 3 na 3, to trzeba było aż 9 płytek, a żeby zbudować sześcian 3 na 3 na 3, potrzeba było aż 27 kostek. No i to wszystko, jakby te obserwacje mają zupełnie uniwersalny charakter. Jak mam tutaj jakiś prostokąt na przykład, tak, i potem próbuję, nie wiem czy to się uda, nie wiem czy ten prostokąt nie da rady chyba zrobić takiego dwa razy większego, dokładnie to tak czy inaczej, troszkę więcej niż dwa razy chyba wyszedł, no to pole powierzchni tego prostokąta, ponieważ pole powierzchni prostokąta to jest A razy B, prawda? Podstawa razy wysokość. No to jak dwa razy to powiększę, no to tu pole będzie równe 2A razy 2B, czyli 4 razy A razy B, 4 razy się zwiększy. No i zawsze tak będzie, tak? Jeżeli mam jakąś inną figurę, na przykład takiego uroczego słonika i go sobie zwiększę k razy, niekoniecznie 2, no to pole powierzchni tego słonia wzrośnie k kwadrat razy. K do kwadratu. No i podobnie jest, ale nie tak samo jest z objętością, co widzieliśmy tutaj sobie na tym obrazku. Tu powierzchnia rosła, tu była 2 razy większa długość, 4 razy większa powierzchnia, ale 8 razy większa objętość, tak? Więc tu objętość to jest iloczyn wszystkich trzech wymiarów. No i jak spróbuję to dwukrotnie powiększyć, to się na pewno nie uda, nie zmieści się. No ale powiedzmy, że jeżeli bym to powiększył k razy, no to objętość
wzrosłaby k kwadrat razy. Tak, nie k kwadrat, a k do trzeciej. Więc jeżeli bym zwiększył objętość, jeżeli bym rozmiary zwiększył dwukrotnie, no to objętość wzrosłaby ośmiokrotnie. A gdybym rozmiary zwiększył trzykrotnie, to objętość wzrosłaby 3 razy 3 razy 3, 27-krotnie. Tak jak tutaj. Żeby zbudować ten duży sześcian, którego krawędź wynosi 3, no to potrzebuję aż 27 kostek o objętości 1 cm sześciennego. No i znowu to jest uniwersalne. Jeżeli mam jakąkolwiek bryłę, nawet nieregularną, i sobie ją powiększę k razy, no to już mi się nie zmieści, i sobie ją powiększę k razy, to objętość tej bryły, choć ona nie jest tak regularna jak sześcian, także zwiększy się k do trzeciej razy. Więc no i potem żeśmy to mieli okazję, tę intuicję zbadać na przykładzie kotów. Koty są wydrukowane na drukarce 3D. Jakby no plan czy też mały kot powinien być 2,5 razy mniejszy od dużego kota. No z dokładnością, z jaką pracuje ta drukarka, to tak pewnie było. No tylko tyle, że tutaj się pojawiły jeszcze dziury w tych kotach. To trochę utrudnia ich mierzenie. No i oczywiście, ponieważ pole powierzchni, długość pole czy wysokość tego kota w tym wypadku, czy jego szerokość, no każdy rozmiar jest większy 2,5 razy, ale ponieważ długość to nie jest to samo co pole powierzchni, nie jest to samo co objętość, no pole powierzchni dużego kota jest 2,5 razy do kwadratu większe niż pole powierzchni małego kota i objętość dużego kota jest 2,5 do trzeciej razy większa niż objętość dużego kota, małego kota, znaczy objętość dużego kota jest 2,5 do trzeciej razy większa niż objętość małego kota. No i potem żeśmy próbowali to zmierzyć. No i było pytanie, koty są puste w środku, tak? No i korzystając z tego, można by powiedzieć, że gdybyśmy zważyli małego i dużego kota, to trochę jakbyśmy ważyli to pole powierzchni mierzyli. No bo drukarka starała się nałożyć równą warstwę, zawsze to się udawało, równą warstwę plastiku, no więc tyle razy więcej plastiku zużyła na dużego kota, ile razy pole powierzchni dużego kota jest większe od pola powierzchni małego kota. W związku z tym, jakbyśmy zważyli teraz te koty, no to stosunek masy dużego kota do małego powinien być stosunkiem powierzchni, no czyli gdzieś w przybliżeniu 2,5 raza do kwadratu większy. No i tutaj żeśmy tą operację wykonali. Tutaj są nasze pomiary, Jasi nie było dzisiaj. No i tak, średnio z pomiaru wysokości mierzyliśmy suwmiarkami w milimetrach. Wyszło nam 2, stosunek tych wysokości 2,48 setnych raza. No a stosunek mas wyszedł nam troszeczkę większy niż ten, który by wynikał z tych podniesienia do kwadratu liczby 2,48, bo wyszedł 6,75 średnio. Ach, bo tu Zuzia jakoś bardzo w
wynik Zuzanny bardzo mocno się odchylił i wynik Natalii się też dość mocno odchylił. Pozostałe wyniki były bliższe. Pozwólcie mi jeszcze sprawdzić, co by było, gdyby usunąć te dwa wyniki. No tak, bez tych dwóch trochę odstających wyników ten stosunek byłby 6,48, zdaje się. Też troszeczkę więcej niż 6,15, no ale znacznie bliżej. No, nie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego już w tej chwili nie pamiętamy, które koty mierzyła Zuzanna i które koty mierzyła Natalia. W związku z tym, no, zostało zmierzone, to tak jest. No ale w każdym razie widać, że stosunek mas tych kotów, no, z całą pewnością nie jest bliski stosunkowi wysokości, tak? Tylko, no, raczej bliższy jest stosunkowi ich, bliższy jest kwadratowi stosunków ich wysokości. No i to, co jeszcze zostało do zrobienia nam na to zbadanie, jak to wygląda w przypadku kotów wypełnionych wodą, no bo teraz z kolei woda jest, ma większą gęstość niż ten plastik. Koty pływają po wodzie, to łatwo można sprawdzić. No więc jeżeli napełnimy koty wodą, to można powiedzieć, że teraz to mierzymy objętość kotów, tak? Tyle wody tam weszło, ile wody jest, jaka jest objętość tych kotów. No i w związku z tym stosunek mas kotów wypełnionych wodą, i to sobie ten pomiar jeszcze zrobimy, to znaczy ja wezmę jedną parę kotów, wypełnię ją wodą i sobie zmierzymy ten stosunek, no to on powinien być, wyglądać tak jak stosunek objętości. To znaczy być proporcjonalny do trzeciej potęgi stosunku ich rozmiarów, czyli to 2,48. Tak, 2,48 do potęgi trzeciej. No przekonamy się, że może nie wyjdzie dokładnie, ale z całą pewnością to nie będzie ani 2,48, ani 6,15, czy troszkę więcej niż 6,15, tylko znowu większa liczba, bliska trzeciej potędze stosunku wysokości.